Dzisiaj mecz Francja-Niemcy. Można powiedzieć klasyk, a z drugiej strony te drużyny w finałach Mistrzostw Europy spotkają się po raz pierwszy, a więc już mecz Francuzów z Niemcami przejdzie do historii. Szukając faworyta, trzeba spojrzeć na składy, jakimi dysponować będą dzisiaj trenerzy. W Niemczech spore kłopoty. Nie zagrają Mario Gomez, Sami Khedira, nie zagra też Ostoja obrony, Mats Hummels, a więc naprawdę duże problemy z nieobecnymi, a także z tymi, którzy być może pojawią się na boisku, bo Thomas Müller w tych mistrzostwach jest wyjątkowo nieskuteczny. Z kolei Francuzi to popis skuteczności. Griezmann z 4 bramkami. 3 gole mają Giroud i Payet, a więc między tymi zawodnikami trwa nie tyle rywalizacja o miejsce w składzie, co rywalizacja o koronę króla strzelców. Na papierze dużym faworytem są dzisiaj Francuzi, ale znamy Niemców i wiemy, że kto się czuje faworytem w spotkaniu z nimi, ten może się bardzo boleśnie sparzyć.